Julka wskoczyła i zaatakowała Romea. Atakuj, Julia. Mamy 22, 55. Atakuj, Julia. Bo cię pacnie, widzisz? Mówiłem. Nie daj się, Julka, nie daj się. Atakuj go. Bierz go, Julia, bierz. A widzisz, czekałeś z atakiem i cię zaatakował. Nie daj się, Julia. Nie daj się. Romeo ze mną był do za 20, 23 w Bocianówce. Ale on jest taki, że jak ja idę, to on też idzie. Ja idę parterem, on przez piwnicę. Ledwie przyjdę, on już jest. I pierwsze, co robi, to wskakuje tutaj na biurko i czeka, aż Feliksa mu da kalaretkę. A Julia cały czas była praktycznie w pokoju. Z tym, że zawsze wychodzi na korytarz, jak ja wracam przed 23 i czeka na mnie. I też, jak tylko wejdę, to zaraz wskakują tutaj i czekają na jedzenie. Jak dam jedzenie, to Julcia kładzie się albo tutaj, a co tam, myszy łapie, albo tutaj, kładę kurtki, bo na kurtkach chętniej kładzie się niż tutaj mam o takie legowisko, polą na kurtkach. Albo Julia tutaj sobie siada w rogu. A teraz co ona tam? Poszła pod łóżko. I co, Julia, tam jest? Jest mysza? Co? A może tu mysza była? Bo Julia 4 dni temu przyniosła mi żywą myszę. To jest filmik z tego na YouTube. No i puściła tą myszę i ta mysza za szafę uciekła. Ja nie wiem, czy ta mysza żyje, czy nie żyje. Gdzie ta mysza jest? O. Może ona się chce bawić jeszcze, ma. Zaraz atakuje Roma. Roma był na dworze, to się bawił tam. Ganiał z innymi. Ona też była na dworze, koło południa to myszkę złapała, co filmik zrobiłem jest. Ale później siedziała cały czas w pokoju. Ma siły, energię, niewyżyta. Chce chyba trochę porozrabiać przed spaniem. Ciotka też przyszła razem ze mną do pokoju, ale przyszła, pojadła tutaj chrupek. A, tu jest dozownik. Tu jest dozownik z wodą. I poszła na dwór. Jeszcze sprawdzę, może na korytarzu, na szafce. Śpi. Nie, ona też tutaj lubi. Albo tam na końcu korytarza, na pufie. Ale nie ma jej tam. Julcia, chodź. Chodź, Kicia. No. Ja na korytarz, ona na korytarz. Ja do łazienki, ona do łazienki. I co, Romeo? Starczy? Śpiący jesteś, nie? I bierz go. O, proszę. Bierz go, Julia, bierz go. Leży, leży, atakuj go. Nie czekaj, bo on ciebie zaatakuje. Oni się kochają, jak nie wiem. Raz. Jak ją zaprasza. Bierz go, Julia. On ma dłuższy zasięg ramion. A oboje ogonem machają.
Uważaj, Julia, bo on wstanie i skoczy na ciebie. Nie pozwól mu. A, bierz go, bierz go. Tak jest. Kangura. Obrona kangura. Nogami celnymi. I znowu. I znowu. Co ona nam? Co ty tam szukasz? I co? Julcia. Kokosi się. Po prostu bawić się chce. Chce biegać, latać. Fiku miku. No ładnie, nie będę musiał sprzątać. A ty co? Teraz mu się zatęsknił za Julcią. A ta Julcia tu. Romeo, chodź tu. Julia tutaj jest na łóżku. Skoczyła. A i masz i pod następne łóżko. Chyba tam będzie myszę szukać. A może tam czuć się za myszą. A tu co? Las. A, mleko. No, pan Zygmunt mi dzisiaj mleko przyniósł. 2 litry. Nalałem. No. A ta znowu tam. Znowu będzie się tam. Nalałem, żeby miały. I widzę, że nie piły. Nie piły. Mleko sobie tutaj postawiłem. Skrzynka po piwie znalazłem, te przegrody wycięłem, wyrzuciłem i zrobiłem karmik dla gołębi, ale gołębie nie chciały tutaj. Najwyżej w zimą będę sikorką i wrugą margarynę masło. I znowu idzie na łóżko. Op, jest. Julcia, co? Znowu go chyba zaatakuje. To już będzie 3. próba. Uwaga. Normalnie. Normalnie Julka się nudzi. Wzięła ją ochota na zabawę. Atak. Atak, prowokacja i w nogi. A. Julka taką prowadzi walkę partyzancką. Atak z zasadzki i wycofanie się na z góry upatrzone pozycje. Ale dosłownie jej się nudzi. Wyszukuje sobie. Jakieś muszki będzie łapać, czy co? Nie wiem, co to tam. Śrubaczek? Co to jest? Nie, to jakiś okruch czegoś. Chodź, Julka, chodź. Romea zaatakujemy. Chodź, Julka. Słyszysz? Chodź. Romeo gotowy na atak? Przygotowany na obrony? Co? Nie? No nie, chyba nie będzie już ataku. Mamy 23:05.